Siemanko, z tej strony Rafa, w dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić poradnik jak optymalnie levelować do setnego poziomu i na starcie zaznaczenie nie jest to poradnik dla tryhardów, bo oni raczej pewnie będą wiedzieć od do co mają zrobić, raczej mówimy to o nowych graczach albo o osobach, które... Po prostu zaczynają sezon i czasami gubią się, zastanawiają się, co optymalnie w danym momencie mogłyby robić. Także jeśli sami nie uporządkowaliście sobie tego, to ja zrobiłem to za Was. Zapraszam zatem na film. No dobrze, od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Myślę, że najpierw zastanówmy się nad tym, jakim buildem będziemy chcieli expić oczywiście sezon. I tutaj e, po pierwsze mamy zarówno Max Rolla, D4 Builds oraz Mobalitics i Max Roll już ma zaktualizowane buildy zarówno na leveling jak i na endgame, więc jak najbardziej możecie wybrać sobie stamtąd buildy. Na d4 builds to nie wiem jak, jak to w tym momencie wygląda. Z Mobalytics jest o tyle fajnie, że tam jest też aplikacja, ale mamy też. Naprawdę dobry film Kondysa, który tutaj załączam Wam w linku. A tam on przedstawił dla każdej postaci build na levelowanie oraz na endgame. Więc jeśli się akurat Wam te buildy spodobają, no to, no to polecam odwiedzić kanał i, i, i że tak powiem, ostatecznie wybrać. Odnośnie, Jeśli jeszcze dodatkowe rady z mojej strony, to zanotujcie sobie po wyborze już tego builda podziemia i dungeony. Tak, czy tym dungeony, jakie musicie zrobić, aby te. Pozyskać z nich docelowo te podstawowe aspekty niezbędne dla waszego builda, a to dlatego, że no one na pewno będą wam w okolicach tego 15 poziomu potrzebne, w związku z czym nie ma co się zastanawiać i, i najlepiej od razu na tym etapie sobie to po prostu zanotować, żeby mieć to gdzieś tam z boku i wiedzieć, które konkretnie trzeba odwiedzić. Co dalej? Dalej tworzymy postać sezonową na poziomie świata pierwszym, tak pomijamy kampanię i, i co? No i tyle, nie robimy poziomu świata drugiego, jako że lepiej sobie szybko i te 20% różnicy w Exp. to naprawdę nie jest aż tak wiele. Następnie we wejściu do gry oczywiście klikamy Tab, odbieramy wszystkie nagrody z systemu Sławy, czyli wszystkie 5 regionów i od razu awansujemy na poziom e drugi. No niestety osoby, które tej Sławy nie mają wbitej, no to w tym momencie jeszcze nie, ale w momencie jak wejdziecie na World Tier 3, no to to będzie wasza pierwsza i najważniejsze zadanie, żeby tą... Sławę e, wymaksować. Hmm, następnie e, zróbmy quest sezonowego. Sam quest sezonowy zaczyna się w Kyrgyzstanie, zgodnie z tym, co pokazywali nam na czacie deweloperów, a Seneschal, nasz nowy kompan, będzie bardzo istotny, jeśli chodzi o samo expienie, więc tutaj nie ma nad czym się zastanawiać, tylko wprost robimy i maksujemy ten quest line, jak tylko się da, bo tam najprawdopodobniej będą też dropiły nam e, kamyki. Do tego, do tego Seneshela, więc on automatycznie powinien dać tam więcej, dać, powinniśmy mieć więcej możliwości, jeśli chodzi o jego dostosowanie do naszych potrzeb. Punkt piąty to w końcu ekspienie I teraz tak, no opcji jest kilka, w zależności od tego, czy chcecie się bawić, czy macie to totalnie gdzieś, albo czy jesteście tryhardami, no to zaczniemy najpierw od omówienia tuneli Domhainu. Tunele Domhainu są nad Kerrygarem, Raczej wszyscy albo jeśli nie wiecie, albo raczej wszyscy wiedzą, to to jest miejsce, gdzie jest największe zagęszczenie mobów, czyli mamy tam największe, ale drop jest ogólnie raczej bardzo słaby. Zasada jest taka, zabijamy wszystkie poziomy, potwory na pierwszym poziomie, zostawiamy zakładników, tak, nie ruszamy ich, bo to strata czasu. Po zabiciu wszystkich potworów na tej pierwszej części dungeona, wychodzimy z dungeona, resetujemy. Chodzimy. i tak bez końca, bez, tak bez końca, ale bez problemu w dwie godzinki da się 40 poziom nabić, albo nawet i wyższy. Co dalej? Opcjonalnie wydarzenie Legionu. Ja osobiście, nie ukrywam, nie lubię wydarzeń Legionu. Nie wiem, po prostu nie lubię i, i tak to jest. Niemniej jednak tam zarówno jest dodatkowy boost do EXPA 15 jak i na samym końcu po, po wykonaniu też jest drop. W związku z czym zarówno jest wynagradza to zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Jeśli ktoś lubi, to jak najbardziej, jak się pojawią fajne opcje, żeby, żeby po prostu odwiedzić takie miejsca. Ja osobiście właśnie jestem zwolennikiem drzewa szeptów, bo możemy robić różne rzeczy. Różne rzeczy, a mianowicie oczywiście fokusować się w dużej mierze na dungeonach, które są za 5 punktów, w drzewie szeptów. I po pierwsze, mamy dużą różnorodność w tym, co robimy. EXP za, został też powiększony już w drugim sezonie za, za wykonanie tych zadań, więc to też jest fajne. I dodatkowo gdzieś tam ten drop jest naprawdę sympatyczny, w związku z czym ja sobie lubię to też mieszać i drzewa szeptów jako jedno z takich podstawowych elementów do ekspienia wykorzystuje, ale też trzeba pamiętać o tym, że będą skarbce oraz tajemnicze wstrząsy i teraz tak, skarbce myślę, że na początku będą mało istotne dla nas, bo niekoniecznie może mogą nas specjalnie wynagradzać. Pamiętajmy, że w skarbcach mają być pułapki, Pułapki to może oznaczać, że wcale nie będziemy się skupiać na zabijaniu potworów, a raczej na unikaniu. W związku z czym to nie jest specjalnie raczej miejsce na Expa. Być może będzie tam dobry drop, ale druga sprawa: tajemnicze wstrząsy. I tajemnicze wstrząsy to ma być open worldowy event. W związku z czym, ten open world bardzo możliwe, że to będzie w mniejszy bądź większy sposób coś zbliżonego do, do, do eventu z drugiego sezonu, czyli z krwawych z żniw. A jeśli będzie podobne, jeśli to zagęszczenie małów tam będzie duże. To uważam, że bardzo ma to duży sens, żeby tam expić, bo tak z Elite lecą nam o perły, opoki, które docelowo w skarbcach będą wykorzystywane, więc na później już to farmimy. No i oczywiście tam też lecą elementy i części do naszego Seneszala, w związku z tym jest zarówno fan, jest coś nowego, zawsze można pójść do skarbca i tak dalej, i tak dalej. Wtedy nie ma to się spinać, jak to ostatecznie będzie. Ja tu też rozpisałem, że ja lubię mieszać, czyli ja lubię mieć z jednej strony szybszy exp, więc iść sobie do tak zwanego. Dopamine Tunnels, a z drugiej strony robić inne rzeczy, więc, więc moim zdaniem to jest tak 50% właśnie tuneli do Hainu, a 50% całej reszty w dowolnej ilości. I taka jest moja metoda. Oczywiście tą metodę robimy zarówno do 15 poziomu, chociaż po zrobieniu Quest lineu tego e, podstawowego to możemy mieć nawet ku 10 poziomu, już e, aż nawet do poziomu 50. Z tym, że po drodze na 15 poziomie dla większości klas oraz na poziomie 25 w przypadku to robimy naszego e, questa klasowego. Jak już dobijemy w dowolny poziom, ten no około 48 poziom, być może 45, kto jak woli, a 48 jest w miarę taki sensowny i raczej bezproblemowy. Idziemy sobie na drugi poziom świata w końcu, idziemy do katedry, zabić pana kustosza i awansować właśnie na trzeci poziom świata. No i to się zaczyna tak jak wcześniej mówiłem, dla osób, które nie mają renomy czy tam sławy na, na maksymalnym poziomie, no to powinny się jak najbardziej tym zająć i chociaż w jakichś tam regionach ten, ten, ten czas poświęcić na to, żeby, żeby porobić niestety te zadania, one są do zrobienia raz, później nie trzeba tego robić, ale, ale tym musicie się zająć. No my cała reszta mamy kolejny etap, czyli farmienie, Fermienie na trzecim poziomie świata. I tutaj też do zastanowienia, co robić. Co robić, bo przez 55 minut każdej godziny w tym momencie mamy już piekielny przypływ. Czyli mamy możliwość farmienia maców maców, które są potrzebne między innymi do ulepszania naszych itemów. Dlatego ja Możliwe, że w około 50%, możliwe, że mniej. Wychodzę z założenia, że sensownym będzie właśnie farmienie piekielnych przypływów, żeby już zaśmieć trochę tych materiałów. Jako że potworów tam w miarę jest, też nie jest jakoś idealnie, to ten EXP może być zarówno w miarę w porządku, jaki te matce sobie wyfarmimy, a dodatkowo jako uzupełnienie tego wszystkiego, no to znowu tajemnicze wstrząsy oraz skarbce. Tutaj już mamy większą, większy sens, jeśli chodzi o to, żeby robić te skarbce już to jest World Tier 3, więc ten DIR, te itemy są nam potrzebne. Możemy, ale nie musimy wykorzystywać te perły opoki. W związku z czym, w związku z czym tak, ma to sens. No i co? No i ja oczywiście będę zachowywać te perły opoki na poziom czwarty świata. No i co? No i mamy jeszcze tak około 10%, jak to nazwałem, drzewo szeptów. Niemniej jednak potrzebujemy go chociaż raz zrobić w pełni, żeby nam, żeby wydropił nam, nam pieczęć, abyśmy też mogli robić podziemia koszmarów. No i tak, tak jak napisałem to też jest optymalny moment na zmienian, zmianę builda na mid game czy tam w ogóle żeby ogarnąć sobie jak wygląda nasz endgameowy docelowy build tutaj jeszcze raz wspomnę condition naprawdę fajnie to rozpisał i tam łatwo sobie ogarnąć co, gdzie i w którym momencie, więc jeśli ktoś będzie lecieć tymi buildami, no to, no to tam rzeczywiście jest to uproszczone, Ale trzeba pamiętać też o tym, że już na ten moment spójrzcie sobie w docelowych waszych buildach, które chcecie mieć, ile unikatów z bossów potrzebujecie, żebyśmy żebyście się zastanowili nad tym, jakie docelowo bossy będziecie farmić, bo też materiały już tych bossów gdzieś tam powoli trzeba będzie zbierać. Hmm, oczywiście, więc, więc no to jest właśnie istotne. To jest bardzo ogólna porada. Nie jestem wam w stanie konkretnie powiedzieć, bo, bo każdy będzie miał inny build i będzie potrzebował czego innego, ale ważna rzecz nie patrzcie w ogóle docelowo na unikaty, a nie na nic, to jest na żadne buildy, które je zawierają. Jak już pofarmicie sobie po tym 50 poziomie na World Tier 3 do około, powiedzmy, 57, czyli powinniśmy już mieć w sensowny sposób dobre itemy, no to należy chyba zacząć wbijać tak sensownie ten poziom, a najszybciej i najsensowniej będzie się biło w podziemiach koszmarów. Więc jeśli już tych itemów jest na tyle, żeby te podziemia koszmarów bić, no to odpuszczamy wszystkie inne piekielne przypływy i tak dalej. Idziemy stricte do Dungeonów, żeby 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 wbijać expa. No tego expa oczywiście będziemy wbijać możliwie najszybciej i najefektywniej wybierając odpowiednie Nightmare Dungeony. Tutaj spodziewam się też w ciągu dwóch dni od startu sezonu tier list jeśli chodzi o to jakie Nightmare Dungeony będą sensowne. Ja tu z pewnością polecam głównie latać S -y oraz A tiery albo najprościej zapamiętać około 10 nazw takich Dungeonów, które są najlepsze potencjalnie. I spalać całą resztę, nie róbcie tych gównianych, które trzeba przechodzić nie wiadomo jak długo, czasami zgubicie się w nich i tak dalej i tak dalej, to po prostu trwa za długo a docelowo i tak powinniście, powinniście skupiać się na tych, które ma po prostu najlepszą najlepsze ułożenie mapy, w których nie omijacie części potworów, które są po prostu w miarę proste i tak dalej i tak dalej przy okazji jeśli chodzi o właśnie wybieranie optymalnych pieczęci optymalnej wysokości pieczęci no to one są standardowo tak, level pieczęci plus 54 poziomy. Czyli żeby najprościej obliczać jaką pieczęć, czyli żeby mieć ten maksymalny boost do expa 10 leveli mobów wyżej niż wasz, to po prostu odejmujecie od swojego poziomu 44 Wtedy wynikiem tego prostego odejmowania jest pieczęć jaką powinniście mieć, tak jak tutaj dla przykładu, jeśli macie poziom 76 czy tam 80 dajmy na to, od 80 zawsze odejmiecie 44, czyli oznacza, że teraz 36 powinniście robić niekoniecznie wyższe, no chyba że, ale to zaraz, tak? A to osobno do liczenia ewentualnie tego poziomu pieczęci, jeszcze podsyłam link do kalkulatora. W ten oto sposób wbijacie poziom 65. i Na 65 chcecie udać się na Eliasza. Przed tym należy pamiętać, Ulepszcie swoją broni, biżuterię. Miejmy nadzieję, że materiały będziecie mieć. No i Eliasz, raczej w miarę, w miarę sensownym buildem, nie powinien stanowić dla Was w tym momencie większego problemu. Bum. Eliasz zabity, czyli macie możliwość już wejścia na czwarty poziom świata, pewnie około 65 poziomu i teraz chcemy w końcu w końcu dostać się do tych itemów starożytnych. No i co? No i trzeba je farbić. W jaki sposób je najprościej farmić, no, no właśnie, w jakikolwiek. Nie lecieć w tym momencie oczywiście na Expat, tylko chcemy chcemy mieć broń, chcemy mieć itemy, chcemy, chcemy się przerzucić na sensowniejsze i mocniejsze bronie. w związku z tym znowu farmienie otwartych eventów, w otwartego świata, farmienie przeróżnych eventów oraz maców na bossy, bo tak jak mówiłem wcześniej sprawdzić, jakie bossy chcecie docelowo klepać, jakie unikaty potrzebujecie, to jest ten moment, w którym też powinniście się skoncentrować powoli na tym, żeby gdzieś tam te materiały zbierać, żeby ten build wasz był pełen, ale tak jak mówię, sezonowo mamy skarbca. W skarbcach, jeśli wcześniej nie wydaliście tych pereł opoki zebranych na, 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 na wstrząsach, wstrząsach, tajemnych wstrząsach, no to w tym momencie powinniśmy mieć, powinniście mieć możliwość dobrego, sensownego deformienia tych skarbców i miejmy nadzieję, że tam rzeczywiście drop będzie Fajne. W związku z czym, tak, czas na skarbce, czas na takiego typu farmienie. I jak się poczujecie, tutaj jest tak jak mówię, chwila odstępstwa, że już tam się e, wam ten bildu normował jest całkiem spoko, no to znowu powrót do, e, powrót do Nightmare Dungeonów lub w zależności od tego tak yy, możecie iść w stronę tych bossów, o których mówiłem tak, no na bossy zawsze jest czas yy, zawsze jest czas, a no z tego względu, że póki nie macie odpowiednich itemów, no to będziecie ich potrzebować, tak, niektóre buildy tego oczywiście wymagają, no i tyle no i teraz taka istotna sprawa, oczywiście bossy, klepać zawsze warto w rotacji, nie warto robić tego samego samemu, w związku z czym yy, w związku z czym, jeśli samemu po pierwsze możecie nie pokonać bossa, bo wam build jeszcze nie działa, no to macie kilka Opcji, po pierwsze, albo możecie mieć znajomych, albo możecie wpaść na grupę na Facebooku, chociażby Diablo 4 Polska i tam próbować kogoś znaleźć do gry. Inną opcją jest znalezienie klanu i z tego miejsca przy okazji zapraszam do klanu, w którym ja jestem, czyli klanu Angiris. Tak, jeśli ktoś nie wie, czym jest, tudzież była w całym sanktuarium Rada Angiris, czyli Rada Pięciu Aniołów, no to, no to już, że tak powiem, kiedy indziej być może to wyjaśnię. Link do Discorda oczywiście daję w opisie. Albo jest jeszcze oczywiście osobna opcja, czyli ludzi, także tak powiem, z doskoku sobie można znaleźć. No to tutaj jest Discord Sanktuarium, i ten link do Discorda Sanktuarium również wam. Podam tam w prosty sposób, sobie znajdziecie, idziecie i szukacie teamu. Już ludzi, których, na których robicie jedną dwie czy kilka rotacji. No jak klepaliście duriele to pewnie temat powinniście znać. No i tak jak mówię, to znowu dalej nie jest czas na uber unikaty, a jedynie unikaty dostępne takie niezbędne pod builda. No i co? No i możeszcie mieć w tym momencie około poziomu 75, bądź wzwyż i jak już wiecie, że to jest ten moment, już mamy builda i on jest na tyle efektywny, to znowu wracamy do etapu, w którym tak mówiłem jak najlepiej i najsensowniej liczyć pieczęci, nie próbujcie puszować wyżej do tego momentu, chyba że naprawdę wychodzicie z założenia, że bez różnicy czy robicie 50 czy 35, bo wasz build jest tak silny, że i tak wszystko zabijacie na hita. Te minuty czasami tak, jeśli dajmy na to robicie Nightmare Dungeon w 3 minuty albo w 4 minuty, no to różnica jest tak 33%, więc patrząc na tą efektywność, jeśli chcecie możliwie jak najszybciej zdobyć dobić tą setkę, no to, no to tu będzie duża różnica, więc, więc, warto się nad tym też zastanowić i, i jakby niekoniecznie robić, nie wiem, siedemdziesiątki, osiemdziesiątki, chyba że y, już chcecie się dzirować i próbować uderzyć w dziewięćdziesiątki, bo od tego sezonu na 90 wzwyż, czyli w zasadzie na 90 mamy pewny drop wszystkich itemów item power 925, więc jeśli dobijecie do około tego 90 poziomu i już będzie taka moc, że będziecie w stanie robić 90 no to oczywiście jak najbardziej jest sens, no bo wtedy trzeba klepać te 90 -tki. po pierwsze dlatego, że będzie dużo więcej XP dla glifów, a po drugie dlatego, że to już będą same itemy 925, w związku z czym no, będziecie dużo łatwiej w stanie sobie tą postać maksymalnie dobrze wyfarmić. No i tyle, no, w ten oto sposób dobijacie do setnego poziomu, docelowo, tak, można zacząć farmić Uber Unikaty, można zacząć farmić Duriela, można zacząć farmić, znaczy, może wcześniej już nie dało się zacząć farmić, czy farmić Malfasa i Uber, 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 Kamień dla Seneschala, no i czekać, pytanie, ile czasu na drabinkę rankingową, czy 4 tygodnie, czy 6 tygodni, tutaj to może być różnie, i tak jak piszę, jeśli chodzi o to, to ludzie do około 20, 20 godzin potrzebują na wbicie tego setnego poziomu. Standardowo ja uważam, że w granicach 30 do 40 godzin to jest taki wynik przeciętnego gracza, który w miarę stara się stosować do zasad, które powyżej opisałem chwilę wcześniej. No, niektórym idzie to jeszcze jeszcze dużo, dużo dłużej w związku z tym, tak jak mówię, jeśli chcecie w miarę to efektywnie robić, na no to wystarczy tych zasad się zastosować. I to by było w zasadzie na tyle. A, no właśnie i pamiętajcie, wraz z postępem tej przepustki sezonowej będziemy dostawać znowu do odblokowania, do odblokowania tam tą właśnie przepustkę, w której na pewno będziemy mogli znowu zwiększyć ilość EXP, jaką dostaniemy, więc nie zapomnijcie o tym. No i co? Jeśli o to chodzi, no to w tym arkuszu, który oczywiście Wam dostępnie, dałem też wersję skróconą tego, co tutaj teraz Wam referuję, że tak powiem, z dużo mniejszą ilością opisów, żebyście tylko sobie mogli, że tak powiem, na szybko zerkać, co plus minus w danym momencie można robić i, i to by było tak naprawdę tyle z mojej strony, więc jeśli podobał Wam się ten film, także no serdecznie będę... Dzięczny za, za ewentualne lajki czy subskrypcje, ja ze swojej strony Wam serdecznie dziękuję i zajebistego sezonu trzeciego oraz mam nadzieję kolejnych w Diablo 4. Trzymajcie się i cześć.